Szanowni Państwo, serdecznie witam w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego, Centrum Pieniądza imienia Sławomira Stanisława Skrzypka. Ideą patrona, takim założeniem patrona, Świętej pamięci prezesa Sławomira Skrzypka, było budowanie takiej edukacji ekonomicznej, która będzie trafiała właściwie do każdej grupy i do młodzieży, do dzieci, ale także do osób, które już swoją wiedzę historyczną mają i trzeba jakoś ją ugruntować, a może. Nadać jej też odpowiedni rys interpretacyjny. Nasze wykłady w ramach klubu Centrum Pieniądza takie właśnie, takie właśnie założenia mają i w tym sensie spełniają tę, to przesłanie, tę misję wyznaczoną przez Słowomira Stanisława Skrzypka kilkanaście, kilkanaście lat temu, kiedy idea. Centrum Pieniądza powstawała. Teraz już działamy, zapraszamy też do tego, żebyście nas Państwo odwiedzali w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej, przy centrali Narodowego Banku Polskiego. Ale my spotykamy się, jak powiedziałem, w ramach klubu Centrum, Centrum Pieniądza. Idea, w której w ramach takich wykładów przybliżających historię finansów, historię gospodarki, historię bankowości, wszystko, co łączy się także z ekspozycją, w ramach takich wykładów przybliżamy. Państwu czasami skomplikowaną i czasami trudną historię naszych finansów i naszej, naszej przeszłości. Dzisiaj gościem, gościem naszym jest pan Zbigniew Gierzyński, profesor, doktor habilitowany, profesor Akademii profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam też pan profesor odbierał swoją edukację. To piękne, piękne miejsce i myślę, że troszkę z tego kopernikańskiego motywu, także ekonomicznego, na wiedzę historyczną pana profesora spłynęło, o tym jesteśmy przekonani. Doświadczenie także edukacyjne, bo i praca w szkole, i praca później na, na uczelni. Pan profesor jest współautorem albo autorem 19 publikacji książkowych, wykłada także, jak powiedziałem, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1997 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Także tutaj mam wymienione jej zainteresowania sportowe, więc szeroka, szeroka gama zainteresowań pana profesora. W latach 96-2001 był członkiem Ruchu odbudowy, odbudowy Polski. A teraz jest posłem na Sejm, także posłem piątej, szóstej i siódmej kadencji. Temat to jest geostrategia rządu premiera Jana Olszewskiego. Bardzo ważny temat, właściwie można by powiedzieć, czekający troszkę na swoje odkrycie. Ja nie uprzedzam tego, co pan profesor powie, ale może tylko jedno zdanie wprowadzenia z takiego zarysu, który umieściliśmy też na stronie Centrum Pieniądza. Cytat z wystąpienia pana Świętepęci premiera Jana Olszewskiego. Polska będzie zacieśniać więzy z Sojuszem Północnoatlantyckim. W obecnej sytuacji bowiem uważamy ten sojusz za filar bezpieczeństwa europejskiego, a obecność wojsk USA w Europie za czynnik stabilizacji. 23 grudnia to ta, ta ekspozycja było wygłoszone. Ono chyba nie brzmi nawet albo brzmi właśnie szczególnie wyjątkowo dzisiaj, kiedy wiemy, co dzieje się za. Za wschodnią granicą, a rząd premiera Jana Olszewskiego to był ten pierwszy rząd, który próbował nadać rys wolności, nadać rys suwerenności Polsce, która powinna, a bardzo powoli to się działo, zrywać z, tym, z tą tradycją PRL-u i z tymi więzami PRL-owskimi. Jaka to była trudna misja, to wiemy, znając tę słynną noc 4 czerwca. A o szczegółach tego, jak, jak jego strategia rządu premiera Jana Olszewskiego wyglądała, jaka była misja, jakie były założenia, jakie były cele premiera Jana Olszewskiego, to już przybliży nam pan profesor Zbigniew Gierzyński. Zapraszam. Bardzo dziękuję za to miłe powitanie, ale przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. I możliwość podzielenia się z Państwem pewną garścią refleksji na temat niezwykle ważny. Na temat, który w pewien sposób naznaczył znaczącą część, już ponad połowę mojego życia. Tak się składa, że 30 lat temu, kiedy Jan Olszewski i jego rząd zostali... Odwołani, czy też obaleni, jak częściej środowisko polityczne z premierem Olszewskim związane, zwykło nazywać ten fakt, to środowisko, czy ten rząd obalony 30 lat temu, zbiegł się dla mnie, jako dla człowieka wówczas młodego, z ważnym elementem jego życia. Otóż tak się złożyło, że 26 maja, a więc dosłownie kilka dni wcześniej, odebrałem świadectwo dojrzałości jako świeżo upieczony maturzysta, wkraczając w dorosłe życie, przygotowując się do egzaminów wstępnych na studia w moim ukochanym Toruniu, studia historyczne. I mój nieżyjący już świętej pamięci tatuś od 11 lat, który ze względu na to, że był człowiekiem niezwykle pracowitym, bardzo rzadko oglądał telewizję, ale wtedy oglądał ze mną tą telewizję i to było wystąpienie premiera Olszewskiego tuż przed tym, jak został odwołany. To jego słynne, legendarne wystąpienie. Ja wtedy, słabo jeszcze rozumiejąc politykę, byłem bądź co bądź 19-letnim chłopakiem. Wpatrywałem się i wsłuchiwałem się z jednej strony w to, co mówił premier Olszewski, w drugą stronę w to, co mówił mój tata nigdy nie zaangażowany w działalność polityczną skromnie w warunkach takich jakie były możliwe realizujących potrzeby budowy polskiej zasobności gospodarczej i to on mi zwraca uwagę jak odwołuje się rząd uczciwego człowieka który próbował dokonać ważnych zmian te słowa taty wówczas z którym nigdy więcej jakoś nie było okazji rozmawiać o sprawach politycznych do tego momentu. Inną jest sprawą, że chodziłem do szkoły z internatem i rzadko w ogóle mieliśmy okazję przez cztery lata tej nauki rozmawiać. Bardzo wiele mnie nauczyły. Bardzo wiele mnie nauczyły. I to te słowa, ludzie, których potem spotkałem w życiu, sprawiły, że miałem ten zaszczyt, bo był to zaszczyt. Znać pana premiera Olszewskiego, choć podobnie jak będący na tej sali pan minister i poseł, europoseł Dawid Jackiewicz, byliśmy tym pokoleniem, które przyszło już post factum po funkcjonowaniu premiera w rządzie wspierać jego środowisko polityczne. To on nas tej polityki uczył, a jesteśmy z panem ministrem Jackiewiczem równolatkami, dzieli nas. Jeden dzień, jeżeli chodzi o datę urodzenia dokładnie. To wprowadzenie, może nazbyt przydługie i przepraszam, że takie osobiste, ma jednak głębszy sens, bo chciałem, aby uzmysłowić wszystkim Państwu, że mówimy o człowieku, o którym gdybym miał powiedzieć jedno zdanie, to bym użył zdania, którego pewien amerykański biograf użył w pierwszym zdaniu biografii Dwighta Eisenhowera, wybitnego dowódcy z okresu II wojny światowej i potem prezydenta Stanów Zjednoczonych. I ta przetłumaczona zresztą na język polski, świetna biografia zaczyna się od następującego zdania. Dwight Eisenhower był człowiekiem dobrym i wielkim. Jan Olszewski był człowiekiem dobrym i wielkim, jest przede wszystkim w naszej przestrzeni politycznej człowiekiem niedocenianym i kojarzonym z rzeczami słusznymi, bo one też są silnie związane z jego życiem, ale nie tymi, za które winniśmy mu szczególną pamięć i wdzięczność, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji. Często, gdy mówimy o rządzie premiera Jana Olszewskiego, przez ten pryzmat zawsze był, traktowany, mówiło się, czy zwracało się do niego albo panie premierze, albo panie mecenasie, to zawsze mówi się, ale przecież to jest najkrócej funkcjonujący rząd w III Rzeczpospolitej. Bo rzeczywiście, gdy popatrzymy na gabinety kierujące sprawami państwa od 30 już z górą lat, to ten rząd funkcjonował niezwykle krótko, bo niespełna pół roku. I nie przez przypadek, do zilustrowania tego faktu, nieco prowokacyjnie, wybrałem zdjęcie znanego rewolucjonisty, bynajmniej niedobrze zasłużonego w naszej historii, który jednak powiedział znamienne i prawdziwe słowa, bo ludzie źli także niekiedy mówią słowa prawdziwe, że bywają dekady, w których nic się nie dzieje, i dni, w których mijają dekady. Ten okres rządu Jana Olszewskiego był właśnie takim czasem, kiedy w ciągu pół roku, a były takie momenty, że w ciągu jednego lub dwóch dni wydarzyło się więcej niż przez kilka następnych lat, i wpłynęło to na nasze bezpieczeństwo i to dzisiaj, w jakim żyjemy, kraju, jak dziś wygląda nasza Polska, w sposób niesamowity. Gdy spojrzymy na naszą historię ostatnich ponad już 30 lat, to żyjemy w przekonaniu, że kluczowym rokiem w tej naszej historii polskiej jest rok 1989, bo wtedy w ramach jesieni ludów, która ogarnęła nie tylko przecież Polskę, ale w ogóle Europę środkowo-wschodnią, wszystkie państwa, które Miały niepodległość, były podmiotami prawa międzynarodowego, ale nie miały suwerenności. Nie były państwami demokratycznymi, nie były państwami suwerennymi, bo nie sami obywatele tych państw wybierali władzę i przede wszystkim nie funkcjonowały te państwa w ramach samodzielnych decyzji politycznych. I rzeczywiście rok 1989 jest takim momentem, kiedy niczym klocki, domina. Ten system sowiecki w tej części Europy się rozsypał i ta data powszechnie jest w naszym wszystkim przekonaniu uznawana za datę kluczową. Co więcej, są wybitni politycy, geopolitycy międzynarodowi, którzy faktycznie uznają tą datę za moment zwrotny, że właśnie rok 1989 ze względu na Dekompozycję systemu sowieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej był tym momentem zwrotnym w historii. Nie kto inny, jak cytowany e, z większym lub mniejszym zrozumieniem, amerykański neokonserwatysta e, Francis Fukuyama, właśnie w wakacje roku 1989 napisał swój absolutnie kluczowy. Felieton, którym się do dzisiaj posługujemy, e, zatytułowany Koniec historii ze znakiem zapytania. W której to publikacji, będącej pewnym punktem odniesienia w rozważaniach geopolitycznych, napisał, że jesteśmy świadkami nie po prostu końca zimnej wojny, czy też przemijania pewnego szczególnego okresu powojennej historii świata, lecz historii świata jako takiej, to jest końca punktu ideologicznej ewolucji ludzkości i uniwersalizacji zachodu, liberalnej demokracji jako ostatecznej formy rządu. Wydawało się, że te słowa Franciska Kujamy napisane w roku 89, rzeczywiście są prawdziwe. Że cały świat zaakceptował. Model demokracji liberalnej, zachodniej, jako obowiązujący i już nic nam nie zagraża. Dziś wiemy, że te spory, które toczono jeszcze 15 lat temu, dziś już nie są toczone, bo historia, jak słusznie zauważył inny amerykański neokonserwatysta Robert Kagan, jednak się nie skończyła. Że marzenie o tym, że liberalna demokracja zwycięży jest marzeniem złudnym. Na naszym gruncie ten koniec końca historii obwiesił nasz polski znawca problemów geopolitycznych, pan doktor Jacek Bartosiak. Ten wstęp, który Państwu mówię do tych rozważań o charakterze geostrategicznym, nie jest przypadkowy. Ma on bowiem nam uzmysłowić, że z naszej polskiej perspektywy, paradoksalnie i nie tylko z perspektywy polskiej, ale z perspektywy całego świata, ważniejszym i istotniejszym momentem zwrotnym w historii niż rok 1989, choć ten jest podkreślany przez licznych amerykańskich, także specjalistów, jest rok 1991. I gdy położymy na szali dwa znamienite dzieła geopolityków i polityków amerykańskich, którymi są dyplomacja Henryka Kissingera i wielka szachownica Zbigniewa Brzezińskiego, to to, co napisał Zbigniew Brzeziński, który miał wyjątkowe wyczucie spraw Europy Środkowo-Wschodniej i tej części kontynentu, dlaczego? Myślę, że ta świadomość i pewne doświadczenie Polaka, jakie w nim pozostawało, bo on był obywatelem amerykańskim, związany całe życie ze Stanami Zjednoczonymi, ale znał realia tego świata inaczej niż, niż Kissinger, który, jak wiemy, ostatnio też nie popisał się swoim, że tak powiem, spostrzeżeniami geopolitycznymi. To zasłużony, leciwy dyplomata, ale niekiedy warto z tej sceny zejść nieco szybciej niż natura na to pozwala, ale gdybyśmy wzięli tą jego książkę, dyplomacja i wczytamy się o tym, co on pisze o Polsce, o sprawach polskich w roku 1919-1920, -19, to proszę mi uwierzyć, gdyby student przyszedł do mnie na egzamin i opowiadał takie rzeczy, jakie wypisuje Henry Kissinger, dotyczące na przykład wojny polsko-bolszewickiej, to bym go wyrzucił za drzwi i, i nie wiem, czy bym go chciał go widzieć na egzaminie poprawkowym. Henry Kissinger uważał, że to Polacy zaatakowali Związek, no wtedy jeszcze Rosję Bolszewicką w kwietniu 1920 roku. Co więcej, uważał, że wtedy już Rosja Sowiecka pogodziła się z faktem, że nie będzie światowej rewolucji i chciała budować socjalizm tylko w jednym państwie. To pisze. Henry Kissinger w swojej pracy, która jest podręcznikiem we wszystkich w zasadzie państwach na świecie, w państwach zachodnich do historii dyplomacji. Ono o Traktacie Ryskim nie pisze nawet jednego zdania. Jakaś tam Europa Wschodnia, co go tam to interesuje. Za to o Traktacie Wersalskim, cały rozdział dwudziestoparostronnicowy, to pokazuje infantylizm niektórych środowisk zachodnich, mądrych często ludzi, ale infantylnych w naszych europejskich sprawach i pokazuje, jak istotną rzeczą jest to i ile musimy tłumaczyć tam na Zachodzie nasze racje. Musieliśmy, musimy i będziemy musieli to robić. Jesteśmy na to skazani. Robimy to zbyt mało. Nikt nie zrobił w tym zakresie tak wiele, jak rząd Jana Olszewskiego, jak ministrowie tego rządu, o czym będę za chwileczkę mówił bardziej szczegółowo. Zbigniew Brzeziński zwrócił uwagę w Wielkiej Szachownicy, że kluczowym momentem nie był rok 89, ale rok 1991. I musimy sobie to uświadomić, żeby w ogóle zrozumieć moment, w którym Jan Olszewski dochodzi do władzy. I w jakim momencie obejmuje stery rządu w naszym państwie. Otóż to moment, kiedy w Związku Sowieckim Zachodzą zmiany. Ale to nie były zmiany wynikające z tego, że tam nagle ludzie dojrzeli do tego, że chcą zostać demokratami, chcą już teraz być porządni, przyzwoici, w ogóle pokojowo nastawieni. Nie. Tam postanowiono, wiedząc, że ten system zbankrutował, dokonać transformacji tego systemu. Podobnie zresztą jak w Polsce. Okrągły stół, też był formą takiej transformacji. Ona u nas inaczej przebiegała, ale pewien zamysł polityczny był podobny. Zresztą Gorbaczow sam zachęcał władzę i władzę PRL-u, a zwłaszcza władzę w Niemczech Wschodnich, w NRD, do podjęcia rozmów i przeprowadzenia transformacji, bo wiedział, że ten system zbankrutuje. Pierestrojka, głasność, ustronienie. Te hasła, które on rzucił w powielowie lat 80., one miały umożliwić transformację tego systemu i ratowanie tego państwa i tego, co się da. Nie była to zresztą pierwsza próba takiej transformacji, ale ta była wdrażana w życie, choć na szczęście nie zakończyła się sukcesem. Pierwszą próbę podejmował już Wawrenti Beria. Wawrenty i Beria, którego my utożsamiamy z najgorszymi zbrodniami okresu stalinowskiego. Gdy Stalin dokonał swojego żywota, nie wchodząc w rozważania i spekulacje, w jakich to było okolicznościach, jak głosił komunikat telegraficznej Agencji Sowieckiej 5 marca 1953 roku, przestało bić serce. Towarzysza Stalina, no bo Stalin nie mógł tak normalnie umrzeć, przestało bić jego serce. Iberia, choć odpowiadał personalnie za wiele tych zbrodni, ale miał wiedzę ze służb, miał świadomość, że trzeba dokonać transformacji tego systemu. I on miał pomysł, aby taką transformację przeprowadzić. W ramach tego pomysłu był nawet skłonny zgodzić się na suwerenność państw bloku. Komunistycznego w Europie Wschodniej, byleby tylko scementować samo państwo, jakim był Związek Sowiecki, bo wiedział, że to jest imperium wszechrosyjskie, nad którym trzeba koniecznie mieć władzę, a to imperium zewnętrzne, jeżeli się nie uda kontrolować, lepiej odpuścić, jeżeli próba zachowania zbyt wiele mogła być zbyt kosztowna. I ta operacja ławrentyja Berli, była potem realizowana przez Gorbaczowa. Ta koncepcja. Dobra, niech sobie pójdą te państwa takie jak Polska, Węgry, Czechosłowacja, Rumunia już na swoje, bo już nie jesteśmy w stanie tego do końca pilnować, bo my zaraz nie potrafimy sobie poradzić w własnym państwie. Ta operacja Beri została przerwana przez kolektyw ówczesnej partii komunistycznej. Natomiast w przypadku roku 1989 i tego podejścia Gorbaczowskiego, to próbą właśnie ratowania Związku Sowieckiego w kształcie granic, jakim był, był, nic, było, był zamach Jana Ewa. Oni wiedzieli, że to się sypie i w wakacje roku 1991 wiceprezydent Zastępca Gorbaczowa na stanowisku prezydenta Związku Sowieckiego, próbował dokonać przewrotu, aby ratować ten system. Na szczęście, ambicje Borysa Jelcyna. W polityce niekiedy przypadki, ambicje, dobre lub złe, grają ogromną rolę. Jelcyn był człowiekiem niezwykle ambitnym. Chciał siebie widzieć na Kremlu, ale ten Kreml zajmował prezydent Związku Sowieckiego Michaju Gorbaczu. On mu wprawdzie pomógł w obliczu tego puczu latem 91 roku, ale w ten sposób to on przejął pewien, pewne przywództwo w tym podupadającym państwie. I wystarczyło w tylko dokonać prostej operacji, choć prostej, a skomplikowanej w swojej dużej naturze, aby przejąć Kreml. Trzeba było gospodarza tego Kremla, czyli prezydenta Związku Sowieckiego, pozbawić pracy. A było na to tylko jeden sposób. Trzeba było rozwiązać Związek Sowiecki. Jelcyn tylko w imię tych swoich interesów. Personalny, to jest teza może na zbyt odważna, ale pozwolę ją sobie postawić, podjął decyzję, oczywiście niesamodzielnie. Otoczenie, oligarchowie, którzy go otaczali, to cały szereg także ze służb tutaj, które miały miejsce, ale podejmują decyzję w grudniu, dokładnie 8 grudnia 1991 roku trzej przywódcy Związku Sowieckiego szefowie ówczesnych wchodzących w skład Związku Sowieckiego Republik Rosji, Białorusi i Ukrainy o rozwiązaniu Związku Sowieckiego. Konstytucja sowiecka i w ogóle akt założycielski Związku Sowieckiego zawierał w sobie mnóstwo przepisów. To były takie przepisy, które generalnie nie miały znaczenia, ale okazały się niezwykle przydatne w pewnym momencie. Nikt na to nie zwracał uwagi. To trochę tak jak z Krymem. Krym, który został podarowany Ukrainie przez Rosję na trzystulecie ugody Jasławskiej, w roku 1954, był częścią Ukrainy, a nie Rosji. I to nie miało znaczenia, bo to troszeczkę na takiej zasadzie, jakby w ramach obchodów, nie wiem, tysiąclecia polskiej państwowości w roku 1966, za postanowiono, że z województwa wielkopolskiego zostanie, nie wiem, gniezno odłączone i przekazane jako dar dla Pomorza na tę piękną okoliczność państwową. No, w tym województwie to jest czy w tym? Jakie to ma znaczenie? Okazało się, że nagle ma. I tak samo te przepisy o rozwiązaniu Związku Sowieckiego, które były tam wpisane, były przepisywane do trzech kolejnych wersji Konstytucji Sowieckiej. Bo oni mieli w sumie trzy konstytucje ostatnią z połowy lat 70., bodajże z 76 roku i tam zawsze to wpisywano, że te republiki, które stworzyły Związek Sowiecki, mogą rozwiązać Związek Sowiecki. W związku z tym trzech tych prezydentów się spotkało okoliczności są tutaj niezwykle barwne. Nie muszę Państwu powiedzieć, że prezydent Jelcyn nie do końca był trzeźwy w trakcie całej tej e, historii. Tutaj e, taka najbardziej anegdotyczna rzecz jest związana z tym, jak trzeba było, jak już Panowie podjęli decyzję, powiadomić no, najważniejsze osoby na świecie, że państwo zostało zlikwidowane. No i do Jelcyna zadzwonił oddelegowany przez, e, przepraszam, do Gorbaczowa zadzwonił oddelegowany przez e, tą trójkę przywódca białoruski Stanisław Szuszkiewicz. No i mówi Gorbaczowowi, że właśnie mu rozwiązali państwo i że od katolickiego Bożego Narodzenia, powiedzmy to tak umownie, bo 26 grudnia formalnie, będzie bez pracy i musi się wyprowadzić z Kremlu. No strasznie się zdenerwował. Nie dziwmy się, no każdy z nas by był zdenerwowany, jakby się dowiedział, że traci robotę. Tak czy inaczej, no ale jak już tak chłoną. To taki trochę podłamany mówi: Jak ja to teraz powiem prezydentowi Bushowi? No bo doszedł do słusznego wniosku, że jako przywódca jednak atomowego mocarstwa powinien zadzwonić do drugiego przywódcy takiego mocarstwa i poinformować go o tym fakcie. Otóż, proszę Państwa, na co mu Szuszkiewicz mówi: Niech się Pan, czy towarzysz prezydent tym w ogóle nie przejmuje, bo prezydent Jelcyn już rozmawiał z prezydentem Bushem. Nie muszę państwu tłumaczyć, że już większego policzka nie mogło być i jak zareagował, zareagował nam na to Gorbaczow. Proszę państwa, ten wstęp ma sens taki, abyśmy sobie uzmysłowili. To wszystko dzieje się w momencie w momencie, kiedy Jan Olszewski obejmuje funkcję premiera rządu. Związek sowiecki się rozpada na naszych oczach. Dokładnie Rosja sama występuje 12 grudnia, formalna jest uchwała Rady Najwyższej Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, radzieckiej, nazwa jest tutaj bez znaczenia, o wypowiedzeniu traktatu o utworzeniu ZSRR. Proszę Państwa, ten rozpad to jest coś niebywałego, co się stało. My nie doceniamy tego faktu, który wówczas miał miejsce. Spójrzcie Państwo na mapę. Zniknęło z Rosji, bo Związek Sowiecki trzeba nazwać Imperialną Rosją. Powiem zaraz dlaczego. Zniknęła prawie połowa terytorium tego państwa, jakbyśmy to zliczyli mniej więcej połowa ludności. Dzisiaj Rosja to jest jakieś 130 milionów mieszkańców. To jest dużo. Ale proszę państwa, to jest dużo, ale to jest mniej więcej tyle, co nie wiem Polska i Niemcy. Czy Polska, Ukraina, Rumunia i Państwa Bałtyckie? Sporównywalna siła, jeżeli chodzi o liczbę ludności. Bo połowa tych ludzi została w Ukrainie, Białorusi, Państwach Bałtyckich, Azja Środkowa, Kaukaz. To była ogromna strata. I proszę Państwa, to była strata gigantyczna, bo najważniejszą tą stratą, i tu musimy sobie to uświadomić, Jan Olszewski rozumiał to w sposób wyjątkowy. Najważniejszą stratą dla Rosji to była strata dawnej Rzeczpospolitej. Bo my spójrzmy na tą mapę upadku Związku Sowieckiego przez pryzmat, tej mapy, którą widzimy, mapy Rzeczpospolitej jeszcze sprzed powstania Chmielnickiego, kiedy te granice na wschód były tak daleko rozpostarte, ta przestrzeń oparta z jednej strony o Bałtyku, z drugiej strony o Morze Czarne, ten pomost bałtycko-czarnomorski, jest wspólną przestrzenią geopolityczną, której podbicie było głównym elementem polityki rosyjskiej, polityki moskiewskiej w, w, przez 200 lat wysiłku zainicjowanych wsparciem powstania Chmielnickiego, destrukcji Rzeczpospolitej w czasach, które my znamy z barwnych opisów Ogniem i Miecz. Aby sobie to uświadomić, sięgnijmy do nieznanego w szerszej publice polityka jakim był Korsykanin ale w służbie Moskwy w służbie cara Aleksandra I bo to osobisty wróg Napoleona Wielkiego Ten Korsykanin Carlo Andrea Pozzo di Borgio powiedział a w zasadzie napisał taki memoriał dla Aleksandra I gdy ten jechał na kongres wiedeński w roku 815 Otóż mu napisał rzecz następującą Głównym celem podboju Polski, podkreślam, Polskę należy traktować jako rzecz pospolitą, a więc jako przestrzeń, którą dziś poza Polską zajmują kraje bałtyckie, Ukraina i Białoruś, a nawet Mołdawia. Głównym celem podboju Polski było zapewnienie narodowi rosyjskiemu liczniejszych stosunków z resztą Europy i otwor, otworzenie mu obszerniejszego pola, i zarazem z szlachetniejszej i bardziej znanej areny, na której mógłby rozwinąć swe siły i talenty, czynić, czyniąc zadość swej dumie, swym namiętnościom i interesom. To był cel całej polityki rosyjskiej, którą Katarzyna Wielka z ich perspektywy ta, ten tytuł jest absolutnie zasłużony zrobiła, dobijając Polskę przy współpracy Prus-Austrii, dokonując największej rewolucji geopolitycznej przełomu XVIII i XIX wieku i na gruzach Rzeczpospolitej, tworząc nowy porządek, gdzie to Rosja została policjantem świata. I rozpad Związku Sowieckiego, a zwłaszcza to odpadnięcie tych terenów najcenniejszych, czyli europejskich, takich jak kraje bałtyckie, Ukraina i Białoruś i Mołdawia, jest niczym innym, i Putin to wprost powiedział w grudniu zeszłego roku. W filmie dokumentalnym publikowanym w rosyjskiej telewizji, że jest to rozpad, że rozpad Związku Rosyjskiego to upadek historycznej Rosji którą on dziś na naszych oczach próbuje odbudowywać. Ten rozpad historycznej Rosji zdarzył się w momencie, kiedy w Polsce odbywały się pierwsze w pełni demokratyczne, wolne wybory parlamentarne, bo przecież one nie odbyły się 4 i 18 czerwca 1989 roku, bo tu wolno wybieraliśmy tylko Senat, a Sejm był wynikiem kontraktu. I wolne wybory były tam tylko w 35% mandatów, a reszta była przydzielona PZPR-owi, ZSL-owi, Stronnictwu Demokratycznego i pomniejszym ugrupowaniom tworzącym do tej pory blok komunistyczny. To, że ta do kompozycja się dokonała polityczna, to było wynikiem tego, że ten system się rozpadł i w ramach tej transformacji towarzysze, którzy wówczas kontrolowali Proces przekazywania władzy, wiedząc, że jest to proces nieunikniony, w odpowiedni sposób nim stymulowali. I dopiero, i my się szczycimy w Polsce, że w Polsce wszystko się zaczęło że Solidarność, że okrągły stół, że wybory 4 czerwca 1989 roku pierwsze w Europie Wschodniej to prawda, tylko one nie były demokratyczne. A gdy Wreszcie się udało przeprowadzić pierwsze prawdziwie wolne wybory do Sejmu i Senatu w Polsce, co się zdarzyło 27 października 1991 roku. To wiecie Państwo, na którym byliśmy miejscu wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, dawnego bloku sowieckiego? Na ostatnim, na ostatnim, nawet w Albanii, odbyły się kilka miesięcy wcześniej. Do tego doprowadził kompromis okrągłego stołu. Do tego doprowadziła Magdalenka, do tego wreszcie doprowadziły elity polityczne, od których musiał przejąć rząd Jan Olszewski w grudniu 1991 roku. Otóż ten proces polityczny, który wówczas Zadział się jesienią 1991 roku, spowodował, że ten wybrany Sejm był niezwykle rozdrobniony. Inauguracyjne posiedzenie parlamentu, wreszcie wolno wybranego i sposób, w jaki on był wyłoniony, sprawił, że to był Sejm niezwykle rozdrobniony. Co więcej, na co zwracam uwagę, o czym musimy cały czas pamiętać, to były inne realia ustrojowe. Nie obowiązywała obecna konstytucja. Nie rozstrzygam, czy ona jest dobra, czy zła. Jest inna niż ówczesna. I wówczas rola prezydenta, skrojona jeszcze pod prezydenturę Jaruzelskiego, tak na dobrą sprawę, przy okrągłym stole, była naprawdę znacząca. I gdy ukonstytuował się Sejm, to ówczesny prezydent chciał premierem zrobić Bronisława Garemka to on miał po Tadeuszu Mazowieckim, po Janie Krzysztofie Bieleckim kierować sprawami polskiej polityki i to jego Lech Wałęsa zgłosił, tak jak na początku Wojciech Jaruzelski jako prezydent PRL po wyborach 4 czerwca, zanim zgłosił, jak wszyscy pamiętamy, Tadeusza Mazowieckiego jako pierwszego kandydata wskazał, o czym prawie się nie pamięta, Czesława Kiszczaka. Bo bezpieczniacy chcieli kierować wszystkim na wprost. Nie udało się kierowali za pomocą swoich agentów później. Ta kandydatura na szczęście nie miała poparcia w parlamencie. I wówczas przymuszony, przymuszony. Układem, krótkotrwałym, niezwykle układem parlamentarnym, który się wytworzył Lech Wałęsa, musiał na premiera rekomendować Jana Olszewskiego, którego wysunęło do tej rangi silne ugrupowanie parlamentarne, jakim było Porozumienie Centrum, na czele którego stał Jarosław Kaczyński. Proszę Państwa ta uchwała sejmu PRL, bo wówczas odrębnie się powoływało premiera, a odrębnie się powoływało rząd. Zwracam na to państwu uwagę, bo to będzie niezwykle ważne, bo Jan Olszewski kierował rządem już od 8 grudnia. I decyzje, które będą podejmowane po 8 grudnia, to już są decyzje rządu Jana Olszewskiego, chociaż to jest rząd, który dziedziczy po poprzednim premierze. Ale ci ministrowie już jemu muszą raportować i z nim ustalać sztandarowe, kluczowe decyzje, bardzo ważne, o których będzie za chwilę mowa. Ta decyzja, że 8 grudnia to Jan Olszewski po dwóch poprzednich premierach, którzy byli tymi premierami nie w warunkach zaufania danego przez demokratyczny, wolny sejm, ale przez sejm koncesjonowany. Pierwszym premierem Wolnej Polski przez Wolny Polski Sejm desygnowany na to stanowisko jest Jan Olszewski. Nie był nim Tadeusz Mazowiecki, nie był nim Jan Krzysztof Bielski, przy zasługach których ja tamtym rządom też nie oddaję, chociaż mam do ich stosunek polemiczny w wielu obszarach, ale podkreślam to, abyśmy zawsze mieli tą świadomość, że pierwszym premierem Wolnej Polski był i nikt już tego mu nie odbierze Jan Olszewski. Proszę Państwa, w dzienniku ustaw, a w zasadzie w dzienniku w monitorze polskim pod datą 6 grudnia, pod kolejnymi numerami są dwie ważne, dwa ważne dokumenty, dwie ważne uchwały. Jedna uchwała Sejmu o powierzeniu Janowi Olszewskiemu funkcji premiera, a druga, jakże w dzisiejszych czasach historyczna, to jest uchwała Sejmu w sprawie. Uznania niepodległości Ukrainy. Tak się złożyło, tak zrządzenie losu chciało, a w dzisiejszych czasach, jakżeż jest to szczególnie symboliczne, że Jan Olszewski obejmował swój urząd właśnie w okolicznościach rozpadu tego systemu, kiedy na gruzach upadającego Związku Sowieckiego tworzyły się nowe podmioty prawa międzynarodowego i tworzyła się architektura, Którą dziś o, już wcześniej próbował kwestionować, ale dzisiaj kwestionuje ją w sposób jakże agresywny Rosja pod obecną władzą. Jan Olszewski, konstruując swój rząd, przedłożył expose. Nad tym expose na chwilę się zatrzymam. Ono było tu już dziś cytowane. Podczas wprowadzenia, ale ono pokazuje, jak rozumiał premier Olszewski moment tego zwrotu geopolitycznego, w którym jesteśmy, jak wyczuwał wyzwania, jakie przed nim stoją. Zwrócił uwagę w tym ekspoze na rzecz następującą. Ja tylko fragmenty przytoczę, bo ekspoze było dosyć długie, to wszyscy wiemy. My znajdujemy się dzisiaj między dwoma światami. Zachodnim, który się pokojowo kształtuje i jednoczy, oraz wschodnim, który się rozpada. Jeszcze nie należymy do pierwszego, już do drugiego. Podjęliśmy decyzję włączenia się w struktury Zachodu, ale na razie jesteśmy bez sojuszu, zakotwiczenia, zabezpieczenia. Musimy podjąć wysiłek. By ten ryzykowny stan zmienić, proszę mi wierzyć, że ogromna większość ówczesnych polityków nie dostrzegała niebezpieczeństwa, jakie wówczas miało miejsce. No przecież rozpada się, świat się kończy, koniec historii, wszyscy już będą kochać demokrację. W ogóle, czym my się martwimy? Jan Olszewski dostrzegał to. To traktowano go jako pewnego awanturnika, który wszczyna niepokój, straszy ludzi. Co mówił dalej Jan Olszewski? Zwróćcie Państwo uwagę. Tak jak mówię, on kieruje rządem już od 8 grudnia. Nie swoim, odziedziczonym, ale ci ministrowie muszą już do niego przychodzić, raportować. To on podejmuje decyzje kluczowe. Pięć dni temu. Została podpisana przez rząd Rzeczpospolitej, a więc jego rząd. Umowa o stowarzyszeniu Polski ze wspólnotami europejskimi. Wtedy nie ma jeszcze Unii Europejskiej w dzisiejszym kształcie. Mamy do czynienia z EWG, mówiąc w skrócie, Europejską Wspólnotą Gospodarczą, ale nie tylko. I to jego rząd, jego decyzja polityczna powodowała, że wiążemy się z Zachodem. Z satysfakcją wspominam, że przed blisko 16 laty, mówił dalej premier Jan Olszewski, byłem współautorem programu podziemnego Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, które pierwsze wysunęło postulat wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej. Któż o tym dzisiaj pamięta? Ci dżentelmeni. Którzy, gdy Jan Olszewski działał w Polskim Porozumieniu Niepodległościowym, raportowali się w Moskwie w połowie lat 70., ci, którzy potem tak dzielnie wyrywali sobie flagę, pan prezydent Kwaśniewski, pan premier Miller w 2004 roku, który ją tam powiesi na tym, Maszcie w Brukseli, że to oni nas wprowadzali do Europy? Nie, proszę Państwa. Oni to się trzymali tak długo, jak było to możliwe Moskwy. Dopiero jak już się nie było czego trzymać, to decyzjami Jana Olszewskiego i środowiska politycznego zostali na szczęście dla nas przestawieni na inny tor tej polityki. Rząd, mówił Jan Olszewski, będzie zabiegał o szybką ratyfikację układu o stowarzyszeniu Polski ze wspólnotami europejskimi. I wreszcie dalej. Dochodzimy do tego jakże ważnego momentu. Jako członek Północnoatlantyckiej Rady Współpracy, do której Polska też właśnie wtedy w grudniu wstępowała. Będzie zaciśniać więzi z Sojuszem Północnoatlantyckim. W obecnej sytuacji bowiem uważamy ten sojusz za filar bezpieczeństwa europejskiego, a obecność wojsk USA w Europie za czynnik stabilizacji. Gdzie i przez kogo te wojska amerykańskie były zwalczane? W Polsce przez cały obóz tzw. lewicy ówczesnej, post pzp owskiej przez część środowisk solidarnościowych. A na zachodzie, nieśmiało póki co, w Niemczech. No bo po co? Zimna wojna się skończyła, już sobie możecie pójść. Nie będziecie przecież nikomu tutaj potrzebni. Proszę Państwa, to expose zaowocowało uchwaleniem wotum zaufania dwa dni później dla rządu Jana Olszewskiego, który to rząd, Dokonał kluczowego geostrategicznego zwrotu w naszej polityce zagranicznej, w sposób trwały, przeorientowując naszą politykę na Zachód. W sposób na tyle trwały i skuteczny, że kolejne ekipy tych działań nie były i nie mogły już odwrócić. Ten skromny gabinet, ludzi, którzy wchodzili do resortów, i musieli się uczyć tych działań nieomal od zera. Bo często były to gabinety, choć rządziła już ekipa rzekomo postsolidarnościowa, które w niczym nie zmieniły się od starych czasów. Jeden taki gabinet szczególny zaraz Państwu pokażę. Otóż, proszę Państwa, uważa się powszechnie, jak mówimy o wejściu Polski do NATO to gdziekolwiek byście Państwo do jakiejkolwiek publikacji książkowej weszli na stronę internetową, zawsze będzie to zdjęcie. Przecież Pan Profesor, Minister Geremek, to on podpisywał. Nie odejmując niczego również ministrowi Geremkowi, który w tym zakresie kończył pewien proces i dobrze, że go skończył. To nie jego decyzje zadecydowały o tym, że można było ten proces domknąć tym podpisem w roku 1999. To umiejętny zwrot w tej polityce, jaki Polska dokonała właśnie dzięki rządowi Jana Olszewskiego i ministrom, którzy ten rząd wspólnie z premierem tworzyli. Otóż, proszę Państwa, ministrem. W tym rządzie, pierwszym w historii Rzeczpospolitej cywilnym ministrem obrony narodowej był nie kto inny jak Jan Parys. To jest postać z różnych powodów historyczna, ale także historyczna z tego powodu, że był pierwszym cywilnym ministrem w historii Polski w ogóle. Bo nieraz się mówi, że w historii III Rzeczpospolitej. Nie, proszę Państwa. Wcześniej w II Rzeczpospolitej ministrami. Spraw wojskowych, bo tak się wówczas nazywał resort. W czasie II wojny światowej władze emigracyjne zmieniły nazwę na, na Ministerstwo Obrony Narodowej. To byli zawsze wysocy rangą wojskowi, najczęściej marszałek Piłsudski. W czasie II wojny światowej również za komuny w okresie PRL-u to byli także wojskowi, no, najbardziej znany sam Jaruzelski przez wiele, wiele, wiele lat. Rzeczpospolitej obojga narodów. Wtedy nie było takich stanowisk stricte tego typu politycznych, jak minister spraw wojskowych czy minister obrony narodowej, ale to byli zawsze hetmani odpowiednich wojsk, koronnych czy też litewskich. I proszę Państwa, w okresie transformacji po 1989 roku także nie było cywilnej kontroli nad armią, tylko pozostawiono tą sferę wojskową. Czym innym jest funkcjonowanie określonych działań wojska, czymś innym jest nadzór cywilny, który w każdym demokratycznym państwie w dzisiejszych czasach powinien mieć miejsce. A tymi ministrami w solidarnościowych rządach jeszcze byli niekto inny jak Florian Śliwicki, najbliższy współpracownik obok Kiszczaka Wojciecha Jaruzelskiego, wieloletni poseł na Sejm, który był tym ministrem obrony narodowej po Jaruzelskim od 1983 roku, Pozostał nim w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. A gdy już jego misja się zakończyła, to został zastąpiony przez wiceadmirała Piotra Kołodziejczyka, który to wszedł w bardzo dobre relacje nie z kim innym jak z samym Lechem Wałęsą. I ktoś by powiedział: No, ale to już pewnie sięgnięto do jakichś takich, no przecież tej armii tam różni byli ci wojskowi. Nie wszyscy byli jakimiś tam komunistami. No proszę Państwa, pewnie nie wszyscy. Pewnie byli różni, jasne. Ale do Sejmu w okresie PRL-u z list PZPR-u to proszę mi wierzyć, jednak przypadkowych nie brano. A Pan Admirał był posłem na Sejm kontraktowy z listy PZPR-u wybranym. Nie muszę Państwu tłumaczyć, że w tak newralgicznym momencie jakim jest Transformacja, to się jednak daje sprawdzonych towarzyszy na listę, a nie jakichś takich przypadkowych, którzy mogliby dokonać jakiegoś wolnego. I to był poprzednik na stanowisku ministra obrony narodowej. Ale proszę Państwa, to jeszcze jest nic, bo już Wałęsa wiedział, prezydent Wałęsa wiedział, że on już go nie uratuje na tym stanowisku. Więc wymyślił pewien myk, a mianowicie, że Pan Kołodziejczyk będzie Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. No dobra, już niech przyjdzie tam jakiś minister. Będzie takim malowanym ministrem. Kandydatów na malowanych ministrów i w tamtych czasach i w dzisiejszych nigdy nie brakowało. Bo pensja fajna, pozycja fajna, a robić nie trzeba. A Wszystkim będzie kierował jako generalny inspektor sił zbrojnych, jaka piękna nazwa, nawiązująca do okresu dwudziestolecia międzywojennego. Nie kto inny jak Józef Piłsudski, po 1926 roku będzie właśnie ministrem spraw wojskowych i jednocześnie generalnym inspektorem sił zbrojnych. Na szczęście, natychmiast po dojściu do władzy rząd Jana Olszewskiego decyzją personalną ówczesnego ministra odesłał do rezerwy pana admirała, nie chcąc skorzystać z jego usług w zakresie nadzorowania sił zbrojnych, a koncepcję Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych podporządkowanego wprost prezydentowi Wałęsie skierował tam, gdzie się ten projekt powinien znaleźć, biorąc pod uwagę zagrożenie, jakie za sobą niósł, czyli do kosza, bo niszczarek zdaje się w takim kształcie, jakim dzisiaj one funkcjonują, jeszcze nie był. O tym zresztą wprost mówił w swoim pierwszym wywiadzie nowy minister obrony narodowej Jan Parys. Nie muszę państwu powiedzieć, że wywołało to prawdziwą furię u Lecha Wałęsy, który już sobie to poukładał, już sądził, że będzie ten rząd w wymiarze kontroli kluczowymi służbami Trzymał w uścisku, stąd tak bardzo był przywiązany do ministra Kołodziejczyka, że jak będzie miał możliwość wpływania jeszcze na kształt rządu, gdy do władzy dojdzie koalicja SLD i PSL-u w roku 1993, a będą obowiązywały te przepisy poprzednie i konstytucyjne dające. Tak zwane resorty prezydenckie, to wciśnie tam na ministra obrony narodowej, już cywila, no bo w rezerwie Piotra Kołodziczyk. Proszę Państwa, ten spór o właśnie kontrolę nad armią, był czymś, co w sposób znaczący zaważyło od samego początku. Na relacjach między prezydentem Wałęsą, premierem Olszewskim i w ogóle rządem, który wówczas w trudnych warunkach bez stabilnej większości w parlamencie sprawował władzę. Rząd ten, nowy minister, premier rzucili intensywnie się do pracy w wielu płaszczyznach. Tą płaszczyzną, na którą ja zwrócę uwagę, będzie ta płaszczyzna geopolityczna. Bo ona będzie pokazywała precyzyjny kierunek i niezwykłą, wręcz taką wzorcową konsekwencję, z jaką ten rząd będzie podążał. Codziennie w zasadzie premier, minister Parys spotykali się z ambasadorami państw zachodnich Francji, Wielkiej Brytanii, innych państw zachodnich Kanady, Stanów Zjednoczonych wreszcie z innymi przedstawicielami tworzącymi szeroko rozumiane struktury zachodu to było coś co furię wywoływało prezydenta Wałęsy no bo przecież on miał zupełnie inne koncepcje polityczne że trzeba pilnować się relacji z Moskwą że tam trzeba mieć swojego człowieka najlepiej dobrego komunistę który się troszkę przenawróci na naszą stronę eee, takim ambasadorem przez niego, jakby tam wysłanym będzie Stanisław Ciosek, co do którego ja bym zresztą zaryzykował tezę, bo ja nikt, nikt czyich życiorysów nie przekreślam, że miał w sobie więcej patriotyzmu w tych rzeczach i działania niż sam prezydent Wałęsa, który go tam nominował bo on już wiedział, że się zmienił wiatr historii i wyczuwał ten moment, jak się śledzi jego działalność dyplomatyczną, czego nawet Wałęsa nie wyczuwał, czy też nie mógł, lub bał się wyczuwać, wiedząc, że gdzieś tam, w Pawlaczu, Kiszczaka, lub w innym być może miejscu, jest jakaś teczka, która rzekomo zginęła, lub podobno nigdy miało jej nie być. Proszę Państwa, ta destrukcyjna działalność, Prezydenta Wałęsy, w tym wymiarze polityki zagranicznej i polityki obronnej, zderzyła się z niezwykłą konsekwencją, jaką podjął rząd Jana Olszewskiego w kluczowym wymiarze, jakim były relacje z Paktem Północnoatlantyckim i z głównym celem, jaki sobie ten rząd postawił w wymiarze polityki zagranicznej, jaką była szybka integracja Polski z. Sojuszem Północnoatlantyckim, bo nie stać nas było, jak przypomnę słowa Jana Olszewskiego, na to, żebyśmy żyli w niebezpiecznej rzeczywistości. Stąd też rozpoczyna się okres bardzo intensywnych zabiegów polskiej dyplomacji, polskiego rządu, rządu Jana Olszewskiego o integrację Polski z Paktem Północnoatlantyckim. To tu w Polsce to u nas w Warszawie na zaproszenie polskiego rządu przyjechał nie kto inny jak sekretarz generalny NATO Manfred Werner. Proszę sobie wyobrazić, że ja przygotowując jakiś czas temu już ten wykład zadzwoniłem do pana ministra Parysa, prosząc go, żeby przysłał jakieś zdjęcia z tej wizyty z Manfredem Wernerem, i on ich nie ma. My nie potrafimy niestety często dbać o takie ważne rzeczy. O pewną reklamę, o pewną pamięć. Te zdjęcia, które widzicie Państwo, to ze źródeł natowskich. Bo pan minister po prostu takowych nie posiada. Też nie chodziliśmy jeszcze wtedy i nie robiliśmy sobie selfie na każdym kroku. To zupełnie inna historia, ale zwracam na to uwagę. I to tu w Polsce, 11 marca 1992 roku. Manfred Werner powiedział, że drzwi do NATO są dla Polski otwarte. To spotkanie z premierem Janem Olszewskim było tym momentem, który był milowym krokiem w naszej drodze do NATO, z której już potem nie będzie drogi odwrotu. Ktoś powie: No dobrze, inni też byli na tej drodze. Zaraz Państwu pokażę, że to, że byli, nie znaczyli, że nią poszli. Bo zabrakło tam kogoś, kto tak konsekwentnie to stanowczo postawił. Otóż, proszę Państwa, premier Jan Olszewski rozumiał to aż zbyt dobrze. Gdy odwiedził Polskę, wspominany już przeze mnie Zbigniew Brzeziński, człowiek, który był osobą niezwykle wpływową w środowiskach waszyngtońskich, ale miał też otwarty umysł. Na to, co się dzieje, naprawdę ja wszystkim Państwu polecam wielką szachownicę, bo jest to książka, która o tym, co się dzieje na dziś, mówi nam więcej z perspektywy 30 lat, jak ona była pisana, jakim trzeba było być naprawdę przewidującym człowiekiem. Nic dziwnego, że Jan Olszewski, gdy spotkał się z profesorem Zbigniewem Grzezińskim w Polsce, rozmawiał 5 godzin. Premier Olszewski, patrzę na tych, którzy go znali, na ministra Jackiewicza, na posła Markowskiego Tomasza. Był gawędziarzem, to prawda, ale nie aż takim, żeby z kimś rozmawiać pięć godzin. Jak ważne to musiały być rzeczy, jak ważne to musiały być decyzje, to nie muszę Państwu tego tłumaczyć. Proszę Państwa. Momentem, na który zwrócę Państwu uwagę, bo on jest niezwykle istotny, była ważna narada w Brukseli, w siedzibie NATO, na którą 1 kwietnia 1992 roku zostały przez państwa NATO zaproszone wszystkie kraje dawnego bloku sowieckiego, nawet te, które tworzyły Związek Sowiecki. Wszyscy zostali, to przyjeźdźcie do nas. Bo niektórzy mówią, że chcą do NATO, niektórzy się zastanawiają. Zapraszamy wszystkich. Przyjedźcie, porozmawiajmy. Warto rozmawiać, że zacytuję nieobecnego niestety w mediach publicznych od pewnego czasu redaktora Jana Pospieszalskiego. Upominajmy się o głos prawdy w różnych obszarach, bo on też w pewnym momencie mówił o rzeczach trudnych, prawdziwych w wymiarze pandemii. Kiedy jeszcze nie było to mocne, i wszyscy dawali wiarę za Bobonu, zarzucając to tym, którzy mówili prawdę. Otóż, proszę Państwa, to zdjęcie z narady NATO, ono jest nieprzypadkowe. Tutaj na samym dole jest taki napis państwa, które też tam brało udział. Widzicie Państwo ten napis? Ukraina. Też siedzieli przy tym stole. Czyżby byli w NATO? Prawda? A byliśmy w tym samym momencie. A byliśmy wtedy pf, prawie w tym samym momencie. Ale na szczęście pf, u nas był rząd, na czele którego stanął Jan Olszewski. Ukraiński minister obrony, wracając z Brukseli. Zatrzymał się jeszcze na konsultacje w Warszawie. Spotkał się z ministrem rządu Jana Olszewskiego, panem Janem Parysem. Na tych konsultacjach panowie sobie rozmawiali. Ktoś w tych działaniach był konsekwentny. Komuś zabrakło wówczas jeszcze roztropności i przewidzialności, mimo że mieli Ukraińcy wtedy wszelkie możliwe atuty. Będą ją jeszcze mieli przez następne trzy lata. Tym atutem aż do 1994 roku będzie broń jądrowa, będąca w posiadaniu władz Ukrainy, którą lekkomyślnie nie zabezpieczają się w sposób właściwy, oddadzą. Tymczasem w Polsce konsekwentnie w stronę NATO, mimo że to konsekwentnie w stronę NATO. Nie podobało się części sceny politycznej. Nawet w rządzie Jana Olszewskiego byli tacy, bo rząd ze względu na specyficzną konstrukcję jego powoływania był wynikiem pewnego kompromisu. Minister Skubiszewski, postać zasłużona w niektórych obszarach, ale też obciążona ogromnymi barierami. W dużej mierze wynikającymi z uwikłania ze współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Wówczas jeszcze ciągnął nas w stronę Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To ona miała być tym, tą dźwignią, która zapewni nam bezpieczeństwo. Gdyby Państwo wczytali się w doroczną debatę na temat polityki spraw zagranicznej, to ministra Skubiszewskiego wówczas. Wspierała Unia Demokratyczna nawet SLD-go wspierało, a krytykowany był przez własnego premiera Jana Olszewskiego, który z nim wyraźnie polemizował i przez lidera partii, z której premier Olszewski się wywoził, Jarosława Kaczyńskiego, który domagał się szybkiej integracji z NATO, a nie opierania się na jakiś Bliżej nie sprawdzonych sojuszach, jakim były OBWE. Zwracam na to uwagę, bo tak jak mówię, ja staram się nigdy nie negować różnych zasług ludzi, także w różny sposób obciążonych i uwikłanych, ale pokazuję, żebyśmy pewien kontekst i pewne ważne rzeczy na nie zwracali uwagę, bo to jest niezwykle ważne. Wizyta premiera Jana Olszewskiego w Stanach Zjednoczonych, rozmowy prowadzone tam, na poziomie Departamentu Obrony, Departamentu Stanu były, nie boję się tego powiedzieć, chyba jedną z kluczowych w ogóle momentów, jeżeli chodzi o drogę w polityce zagranicznej Jana Olszewskiego, tylko z, dającą się porównać z tym, o czym będę jeszcze dzisiaj szczegółowiej mówił w, w ramach tak zwanej sprawy moskiewskiej. Otóż, proszę Państwa, ta wizyta, która otwierała nam drogę, niełatwą bynajmniej drogę, w salonach amerykańskich do NATO. W dużej mierze to, co robił wtedy Jan Olszewski, jego rozmowa ze Zbigniewem Brzezińskim, jak on zwracał uwagę na środowiska demokratów, na które trzeba było zwrócić uwagę, to wcale nie jest tak, że wszyscy są zawsze jednolici, tam też są frakcje, podziały. On je znał od środka. Jako człowiek z tego środowiska, to była rzecz niezwykle droga, która we wszystkich rozmowach z wojskowym kierownictwem amerykańskim w Stanach Zjednoczonych, czego przykładem była wizyta i podejmowanie dowódcy wojska amerykańskich w Europie przez premiera Olszewskiego, była czymś, co wyraźnie kotwiczyło nas. Polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, jako naszego sojusznika, na najbardziej na wschód wysuniętej rubieży ówczesnego świata. To wszystko, o czym mówię, działo się nie dzięki pomocy prezydenta Wałęsy, nie dzięki także sprawnej działalności ówczesnego MSZ-u, ale właśnie dzięki determinacji premiera. I dzięki determinacji kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Wałęsa to wiedział. Dlatego postanowił, nie mogąc uderzyć jeszcze wtedy w samego Jana Olszewskiego, uderzyć w tę najbardziej wysuniętą na zachód rubież, jaką był minister Obrony Narodowej, doprowadzając najpierw do jego urlopowania a gdy wreszcie z tego urlopu na krótko wrócił, doprowadzając do dymisji ministra Jana Parysa, a moment tej dymisji, śmiem twierdzić, też nie był przypadkowy, bo Wałęsa doskonale wiedział, jakie będą za chwilę działy się ważne rzeczy i wiedział, że zanim kolejny minister, nawet jak z tego środowiska, nawet osoba tak zacna jak al Szeremiety, który będzie pełnił obowiązki ministra, ale nigdy nie będzie tym pełnym ministrem, bo nie mógł go premier Olszewski tak wprost powołać. Dzisiaj miałem przyjemność brać udział w uroczystości powoływania nowych ministrów, jako parlamentarzysta oczywiście. To, to, to nie było tak proste jak dzisiaj, że się pewne ustalenia podejmuje w dniu wczorajszym, składa się wniosek i pan prezydent takie działania podejmuje. Wówczas Władza prezydenta była o wiele większa i Lech Wałęsa miał doskonałą świadomość tego, że każdy nowy minister, zanim wejdzie w swoje obowiązki, może nie zorientować się w kluczowej grze, jaka wówczas się toczyła, a którą będzie kwestia wycofania wojsk, już nie sowieckich, bo Związek Sowiecki rozwiązany został, jak Państwo pamiętają, ale rosyjskich z Polski. I o tym właśnie, jak tylko pozbył się ministra Parysa, przyszedł do premiera Olszewskiego, bo jego jeszcze pozbyć się niestety dla niego wtedy a na szczęście dla Polski. Nie mógł przyszedł lek Wałęsa, ponieważ wybierał się w tym czasie z wizytą do Moskwy. Proszę państwa, Mówimy o momencie, kiedy w Polsce stacjonuje 60 tysięcy wojsk rosyjskich. Proszę państwa, jeśli szacuje się, że na początku wojny, którą Putin wy, wywołał na Ukrainie, tam brało udział około 100, 100 kilkunastu tysięcy w tej pierwszym Pierwszej części tej wojny, bo potem oczywiście tego przybyło, to proszę sobie wyobrazić, 60 tysięcy stacjonowało w Polsce w roku 1992. I proszę Państwa, gdy spojrzycie na karty encyklopedii, książek historycznych, to będzie zawsze to zdjęcie, ta data, piękne, kolorowe zdjęcie. No, i że dzięki tej umowie wówczas podpisanej we wrześniu 1993 roku, ostatni żołnierze rosyjscy wyjechali z Polski. I, proszę Państwa, z tą fotografią jest jeszcze mniej ona prawdziwa, bo historia nie jest fotografią, historia jest filmem. To jest ciąg wydarzeń. Fotografia to coś zamyka na końcu. I ta fotografia. Coś symbolizuje, bo ona nic by nie zamykała, gdyby nie ciąg wydarzeń, która zadziała się między tymi dwoma politykami między szefem naszego rządu, premierem Janem Olszewskim, i prezydentem Wałęsą, który w imieniu Polski pojechał wówczas do Moskwy, do prezydenta Jelcyna, negocjować w tej sprawie w towarzystwie polskiego ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego. Otóż, proszę Państwa, to, co się wówczas działo, jest czymś, co jest absolutnie pomijane we wszelkich możliwych publikacjach, albo milczeniem, albo w ogóle gdzieś to znika. Tylko fachowa literatura, historyków, politologów, geopolityków, którzy muszą napisać prawdę naukowych opracowaniach, bo inaczej recenzenci po prostu rozsypaliby tego typu pracę w recenzjach. Tylko takie opracowania o tym mówią. I zacytuję Państwu fragment takiego artykułu, żeby nie posługiwać się opiniami polityków. Z wybitnego, znaczącego z zasługami czasopisma naukowego Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej z roku 2010 artykuł Stanisława Gregorowicza. Otóż, proszę państwa, pisze on tak. Oddaję głos nie politykowi. Ja jestem historykiem, ale także czynnym politykiem. Zawsze mogę zostać postawiony mi zarzut, że reprezentuję taką czy inną stronę. Otóż, cóż, Gregorowicz pisze. W marcu 1991 roku Stanowisko naszych władz wobec Rosjan uległo pewnemu złagodzeniu w wyniku sugestii Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Wałęsie. Bo sam rząd Bieleckiego w tym zakresie miał dosyć twardą politykę, na co trzeba zwrócić uwagę. Ale została ona skutecznie rozmiękczona przez prezydenta Wałęsę który miał wpływ na to poprzez swoją instytucję, jaką była Rada Bezpieczeństwa Narodowego. W konsekwencji czego doszło w październiku 1991 roku do parafowania w Moskwie porozumienia o wyprowadzeniu wojsk sowieckich z Polski do końca 1993 roku, a w grudniu 1991 roku uzgodniono warunki tranzytu przez Polskę wojsk sowieckich z Niemiec. Ale rozmiękczone to zostało. Bez konkretów, tylko data jakaś instrukcyjna. I co dalej? Układ o wyprowadzeniu wojsk, już wtedy rosyjskich z Polski, podpisano ostatecznie w maju 1992 roku podczas wizyty Lecha Wałęsy w Moskwie. O tyle mniej więcej byśmy się w każdej książce encyklopedii dowiedzieli. Ale dalej. W toku rozmów na temat układu o wyprowadzeniu wojsk rosyjskich z Polski strona rosyjska forsowała koncepcję tworzenia w bazach opuszczonych przez jednostki sowieckie polsko-rosyjskich spółek joint venture zatrudniających oficerów i żołnierzy sowieckich, którym władze polskie miały udzielić pozwolenia na zamieszkanie w Polsce. Propozycja ta zmierzała do zapewnienia w innej formie trwałej obecności Rosjan w Polsce. Ponadto Rosjanie postulowali, by strona polska sfinansowała budowę mieszkań dla Rosjan, dla wyjeżdżających z naszego kraju, Rosjan i ich rodzin. Początkowo, tutaj nazbyt łaskawy był w mojej opinii autor, ale ma prawo do swojego niuansowania, początkowo zdezorientowany Lech Wałęsa wyraził zgodę na tę propozycję. Ostatecznie jednak. Na skutek interwencji premiera Jana Olszewskiego i powszechnej krytyki płynącej z, charu, z kraju odrzucił tę propozycję. To jest, proszę Państwa, klucz do tego, żebyśmy zrozumieli, dlaczego z taką intensywnością, niczym pociskami z krabów, Bombardowany był rząd Jana Olszewskiego przez Lecha Wałęsę, a w sposób szczególny ten komponent tego rządu realizujący elementy polityki zagranicznej w wymiarze obronnym, jakim było Ministerstwo Obrony Narodowej. Bo jeszcze potem przez stosunkowo uległego sobie ministra spraw zagranicznych był to w stanie przeprowadzić. Dopiero zdecydowany protest, jaki przypłynął, z Warszawy, wprost kierowany już do ministra spraw zagranicznych i do prezydenta Wałęsy, od premiera Olszewskiego, spowodował, że to stanowisko uległo utwardzeniu. I nie mamy dzisiaj pod Świdnicą, w Toruniu, czy w tych innych miastach, gdzie stacjonowały wojska sowieckie, a potem rosyjskie, zielonych ludzików, które czekałyby na kolejny element wojny hybrydowej. Co do której tego, że Rosjanie się są w stanie jej podjąć, nikogo nie muszę przecież uzasadniać. Tak więc to zdjęcie kolorowe, które Państwo znacie, jest złudne. Wcale takim kolorowym zdjęciem nie jest, bo za nim się kryje historia pewnej dywersji politycznej, czynionej przez ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej, której to dywersji politycznej, mając pełną świadomość, że być może to jest ostatnia misja, jaką ten rząd robi, podjął się Jan Olszewski, wiedząc, że nie ma już większości w parlamencie i tracąc w tym momencie resztki komunikacji z prezydentem, będzie musiał się pożegnać ze stanowiskiem. Proszę Państwa, to jest zdjęcie z 22 maja, numer Polski Zbrojnej, z 25 maja. Następnego dnia na łamach tej Polski Zbrojnej ukazał się artykuł Konstytucyjna Skala Sprawy Parysa. Warto do tego artykułu zajrzeć. To 26 maja. I tegoż samego 26 maja, jak tylko przyleciał z Moskwy. Żadnych teczek jeszcze, proszę państwa, nie było. Patrzę tutaj na dyrektora Centrum Pieniądza, pana Piotra Wojciechowskiego, człowieka, który odegrał niepomierną, niedocenianą rolę w komisji, która zajmowała się wówczas oczyszczaniem polskiego życia publicznego z agentury. Otóż jeszcze wtedy nie było słynnej uchwały lustracyjnej. 26 maja. Lech Wałęsa wysyła list do marszałka Sejmu, w którym cofa poparcie rządu Jana Olszewskiego. Następnego dnia premier Olszewski, 27 maja, odpiera te bezsensowne zarzuty Wałęsy, który tam zarzucał, że próbowano go skompromitować na arenie międzynarodowej, bo on już wszystko dogadał, wszystko było już dograne i nagle ktoś mu tu rzuca kłody pod nogi, a przecież on tu wiekopomnych rzeczy dokonuje. Jan Olszewski oczywiście odpierał te zarzuty, demaskując to kłamstwo. I to wtedy dopiero, 28 maja, jeden z najbardziej rozpoznawanych w Polsce polityków, chociaż nie mający jakiejś długiej kariery parlamentarnej, i po raz drugi zasiada teraz w ławach polskiego parlamentu, jeszcze był przez niepełną kadencję w parlamencie europejskim, to wtedy dopiero Janusz Korwin-Mikke. Złożył projekt uchwały lustracyjnej zobowiązujący rząd do przedłożenia informacji o agentach usytuowanych w, na różnych szczeblach władzy państwowej. 28 maja 22 Wałęsa podpisywał w Moskwie porozumienie. Po powrocie 26 przy... puścił atak na rząd Olszewskiego. Żadnych teczek, jeszcze nikt nie myślał o nim jako o Bolku. To nie było jeszcze wtedy, tylko właśnie moskiewska historia i to, co chciano nam tutaj zainstalować, wywołało całą tą rzecz. Oczywiście ta sprawa ilustracyjna jest jemu też nie na rękę. On ją też próbuje rozgrywać. On ją wykorzysta, żeby przyspieszyć tą rozgrywkę z rządem Jana Olszewskiego, ale podkreślam, ona będzie tylko elementem, który zdynamizuje pewien proces, którego on się podjął. Moim zdaniem, od samego początku już podjął się tego procesu destrukcji tego rządu, ale w sposób szczególny przyjechał z tym celem do Polski z Moskwy. Całą drogę jestem przekonany, myślał tylko o tym, jak się pozbyć rządu Janowłoszeckiego, właśnie za tę historię. Ilustracja, i to słynne zdjęcie, które przeszło do historii, jest tylko tego pewnego rodzaju zwieńczeniem. Proszę Państwa, Jan Olszewski, rząd Jan Olszewskiego dokonał fundamentalnego zwrotu w naszej polityce zagranicznej, zwłaszcza w wymiarze kontaktów z Paktem Północnoatlantyckim. Tacy politycy bardzo Potem, zasłużeni także w wymiarze negocjacji już członkostwa Polski w NATO, jak Jan Rokita, jak Bronisław Geremek, czy jak Janusz Onyszkiewicz. w 1992 roku kwestionowali jeszcze intensywność działań rządu Jana Olszewskiego, zarzucając mu nawet, że to jest przedwczesne, za szybkie i że niepotrzebnie szkodzi naszej pozycji na arenie międzynarodowej. Ale Lewica z Aleksandrem Kwaśniewskim na czele wówczas. W ogóle to kwestionowała, mówiąc, że NATO jest w ogóle niepotrzebne i że Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest czymś, co zapewni nam na wieki bezpieczeństwo. Olechu Wałęsie, który lansował koncepcję NATO-BIS, nawet nie chcę opowiadać, tylko dla porządku jeszcze ten fakt przypomina. Jan Olszewski z samym rządem odszedł 30 lat temu, 1940, 1992 roku. 30 lat temu, proszę Państwa. Zaczynałem trochę sentymentalnie, wspominając moje osobiste wspomnienia z tego okresu, i trochę sentymentalnie zakończę, przepraszając, że oczywiście nie dotrzymałem słowa, jeżeli chodzi o długość tego wykładu. Zacytuję fragment znanego utworu Jacka Kaczmarskiego, nieżyjącego już, więc spokojnie możemy się powoływać na jego twórczość, bo jak namiętności polityczne powodują, że może byśmy się spierali z panem Jackiem, ale pisał piękne wiersze i piękne piosenki. I on o Solidarności napisał powrót sentymentalnej panny S., gdy powróciła znów na scenę. Z początku nie chciał nikt w to wierzyć. Widownia była przecież pusta, nie licząc stróży i żołnierzy. Ale rozniosło się po mieście, że znowu jest, że zagra ponoć. Więc się zaczęli schodzić gapie, choć bilet mógł kosztować słono. Przyszliśmy my, jej wielbiciele, już przerzedzeni, postarzeli. I po raz pierwszy, znów po latach, niektórzy z nas się spotykali. A ona była trochę inna. Choć przecież Kostium był ten sam. I takim wzrokiem, jak my jej zaczęło, zaczęła się przyglądać nam. Proszę Państwa, na tej sali jest wielu z nas, którzy tylko dlatego zaczęli interesować się polityką. Ja tylko dlatego się zacząłem interesować polityką jako maturzysta w 1992 roku, że zobaczyłem, jak na moich oczach. Człowieka, który w ogóle próbował coś zrobić, przestawić ten piękny okręt z napisem Rzeczpospolita na jakiś normalny tor. Jak tego człowieka sponiewierano 4 czerwca. I patrząc na, na Państwa twarze, niektórych ode mnie młodszych, ale niektórych też troszeczkę starszych, my wszyscy gdzieś wtedy dojrzewaliśmy. Do tego, że jest pewien kierunek działania, który został podjęty. On był na tyle trwały, na tyle skuteczny, że na ci, którzy go kwestionowali, nie mogli już z niego zejść. Nie dlatego, że to był ich wybór geostrategiczny, bo to był wybór Jana Olszewskiego, ale dlatego, że ten zwrot, jakiego dokonał, był już nie do zatrzymania, że dociskał premier Olszewski środowiska polityczne: Jana Olszewskiego, Jarosława Kaczyńskiego, Jana Parysa, Antonego Macierewicza. Nawet nieraz skłócone, skonfliktowane, ale takie, które zawsze w tym zakresie przypierały Polskę do Zachodu, do NATO, do bezpieczeństwa i pokazywały na Wschód, że wbrew tej scenie słynnej komedii tam wcale nie ma jakiejś cywilizacji. A jeśli jest, to jest cywilizacja niestety śmierci, przed którą trzeba się. Bronić. I ten sentyment sprawia, że w tym jakże zacnym miejscu, którym od dziś na kolejną kandencję kieruje pan prezes Adam Glapiński, który dzisiaj w Sejmie Rzeczpospolitej składał ślubowanie, życzę mu, żeby kierował tą instytucją z sukcesami. Tym z tą większą satysfakcją, że był członkiem rządu, Jana Olszewskiego. Otóż ten człowiek, Jan Olszewski, którego my jesteśmy wszyscy politycznymi dziećmi, patrzę na kolegów, którzy kiedyś ze mną działali w ruchu odbudowy Polski, którzy dlatego w ogóle zetknęli się z polityką, którzy razem ze mną tworzą Instytut Jana Olszewskiego, którzy patrzą w przyszłość, wiedząc o tym, że możemy na nią patrzeć dzięki temu, że 30 lat temu był taki premier, był taki rząd, który potrafił wbrew wszystkiemu, narażając się i idąc na zwarcie, i idąc na pewną przegraną, bo on doskonale wiedział, że historia moskiewska przypieczętuje los tego rządu, że on już jest nie do uratowania. Ale my jesteśmy dziedzicami tej pamięci jesteśmy odpowiedzialni za pamięć o premierze Janie Olszewskim o jego rządzie o tym ważnym zwrocie w polskiej geostrategii który został wtedy dokonany są na tej sali też ludzie młodzi mam nadzieję że będzie ich coraz więcej że oni będą obudowywali tą myśl polityczną Jana Olszewskiego swoim zapałem i swoją chęcią do pracy tak jak w tej sentymentalnej piosence Jacka Kaczmarskiego dotyczyło to Solidarności. Niespodziewanie nam pomogli jej nowi wielbiciele w młodzi, wielbiący ją jak starą gwiazdę, co zamiast spadać, nagle wschodzi, i na ramionach ją ponieśli, z tą siłą, której nam nie stało. A ona miała twarz poważną, której coś jakby odmudniało. Wróciły pieśni, lecz bez złudzeń, tylko trochę. Chyba żal nam, że panna jest, choć znowu z nami, już nie jest tak sentymentalna. A może lepiej to i dla niej, i dla tych, którzy, których z sobą ma. Sentymentalnie stwierdza, zdala pokorny sługa JK. Tyle Jacek Kaczmarski, już nie żyjący. Tyle o już żyjącym, niestety od trzech lat premierze Janie Olszewskim którego miałem zaszczyt w życiu poznać, który sprawił, że ja i wielu z nas na tej sali w ogóle zajęliśmy się polityką, który spowodował, że otworzyły nam się oczy na realia polityczne i jak można bez właściwego piaru, bez właściwego zwracania uwagi na detale na to wszystko jak, jak można. To zaniedbać. To jest niezwykle ważne. Stąd bardzo chciałem podziękować, że jest taka instytucja przy Narodowym Banku Polskim, jaką jest Centrum Pieniądza. Ciesząc się, że ona znów wreszcie jest otwarta dla zwiedzających, że każdy może przyjść z ulicy, zobaczyć kawałek polskiej historii i to tej historii niezwykle ważnej, bo własne wojsko i własny pieniądz są elementami, które siebie uzupełniają w sposób niesamowity, bo są fundamentami naszej suwerenności, a jest ona rzeczą cenną. Nie zawsze ją mieliśmy i musimy jej bronić. Dobrze, że jest taka instytucja, która potrafi pokazywać ten dorobek licznych pokoleń wszystkich Państwa, którzy nie mieli okazji albo są dzisiaj tutaj po raz pierwszy zachęcam. Przyjeżdżajcie tu z wycieczkami. Ja miałem tu okazję przyprowadzić swoich studentów, żeby dotknęli tego kawałka naszej historii. Ale także dziękuję panu dyrektorowi Piotrowi Wojciechowskiemu. Nie dlatego, że mnie zaprosił, znamy się od lat, więc z takim czy z innym wykładem pewnie by zechciał mnie tu gościć, ale że miał w sobie pewien. Pomysł, żeby zaprosić mnie akurat z tym wykładem. Bo jak kiedyś nawet proponował, miałem jakiś pomysł na ten dotyczący pieniądza, spraw czysto ekonomicznych. Jako historyk zawsze te zagadnienia gospodarcze były mi bliskie, ale że właśnie uznał, że musimy, może zwłaszcza w tych czasach, przypomnieć postać i zasługi premiera Jana Olszewskiego, ministrów tworzących ten rząd, tym bardziej, że prezes profesor Adam Glapiński był ministrem tego rządu, ministra Jana Parysa. I tych wszystkich ludzi, którzy sprawili, że nie jesteśmy dzisiaj może bezpieczni na 100%, ale idziemy spać nieco spokojniej niż nasi bracia z drugiej strony granicy, którzy 1 kwietnia 1992 roku, jak Państwo widzieli na tym zdjęciu, siedzieli w takiej samej sytuacji przy tym samym stole ale zabrakło tam wówczas, w kluczowym momencie, takiego polityka, jakim okazał się Jan Polszewski. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowny Panie. Szanowny Panie Profesorze, Szanowny Panie Pośle, bardzo dziękujemy za ten wyczerpujący wykład. Wcale nie przekroczył Pan czasu, a jeżeli przekroczył to on jest ten przekroczony czas zupełnie usprawiedliwiony i Pan jest usprawiedliwiony, bo wiedza i tak jasny przekaz łącznie z tą prezentacją to rzeczywiście jest jakby nagroda dla Nagroda dla słuchaczy, także myślę, że nikt nie czuł się tutaj, że tak powiem, wprowadzony w błąd, że, że wykład trwa dłużej niż, niż godzinę. Jeszcze tak na marginesie oczywiście dziękuję za to, że pan tak pięknie prezentuje centrum, centrum pieniądza. Na tle wykładu pana profesora, bo ten wykład też będzie można obejrzeć w, na YouTubie i także kanał BlogPres Blog transmitował. Na tle tego wykładu myślę, że wszyscy odwiedzający będą mogli mieli okazję spojrzeć inaczej na takie moduły umieszczone w Centrum Pieniądza, e, finiszu PRL-u, końca PRL-u, także samego PRL-u, e, ale właśnie końca PRL-u i wejścia w nową rzeczywistość. Tutaj rola e, premiera Jana Olszewskiego rzeczywiście jest nie do przecenienia. Ale tradycją naszą jest także to, że możecie Państwo zadać, zadać pytania. Więc jeżeli są. O, zgłaszają się osoby. W takim razie przekazuję mikrofon. Bardzo dziękuję. Dziękuję za bardzo ciekawy wykład Marcin Sienkiewicz, Uniwersytet Wrocławski. Ja mam do pana profesora py pytanie dotyczące wątku, który pan zaznaczył na sam koniec. Ten wątek no nie dotyczy rządu pana premiera Olszewskiego, bo on został później ujawniony przez właśnie prezydenta Lecha Wałęsę, czyli tak zwana koncepcja NATO-BIS. Już jakby... Decyzje polityczne rzeczywiście zapadły co do naszego, naszej integracji z Sojuszem Północnoatlantyckim. To też zostało wniesione na forum Trójkąta Wyszehradzkiego i wydawało się, że sprawy się toczą już bez problemu. A tu nagle pojawia się <głoszona> zgłoszona przez prezydenta Polski koncepcja NATO-BIS, do tej pory, może w literaturze, dokładnie niewyjaśniona, może celowo. Ja zawsze mam problem ze studentami, jak im to wytłumaczyć, jak to zracjonalizować. Zestawiam to często z, z tą koncepcją czy tym pomysłem spółek John Venture, że to się może wpisywać w jakąś pewną linię polityczną. Jak pan profesor to interpretuje? Co, co kierowało prezydentem Lechem Wałęsem, że zgłaszał, w sumie niedoprecyzowaną i do końca niewyjaśnioną koncepcję, a efekt był taki, że ona wywołała konsternację wśród naszych partnerów, właśnie z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Dla mnie nie ulega wątpliwości. Przepraszam tylko za jedną jeszcze rzecz. Tutaj Pan powiedział, że Wykład był wyczerpujący, właśnie chciałem za to przeprosić, że był wyczerpujący, że Państwa wyczerpałem. Otóż, proszę Państwa, dla mnie nie ulega wątpliwości, że koncepcja Lecha Wałęsy nie była koncepcją przez Lecha Wałęsę wymyśloną. Ceniąc, jakby to powiedzieć, barwność języka Lecha Wałęsy, o tak bym powiedział, no bo z racji Swoich, jakby to powiedzieć, pewnych przypadłości, język ma barwny. Barwny to nie znaczy dobry. Barwny nie jest określeniem wartościującym pozytywnie. Tylko pokazuje pewien, pewną cechę. Otóż dla mnie nie ulega wątpliwości, że on nie był autorem tej koncepcji. Co więcej, jestem przekonany, że autorem tej koncepcji, znaczy, autorem, Człowiekiem, który mu podpowiedział tą koncepcję, bo autorem jej chyba nie był, był według mnie wspominany tutaj przeze mnie admirał Piotr Kołodziejczyk, którego on się po prostu w tych sprawach słuchał. Sam admirał, jeżeli, to jest moja teoria, podkreślam, nie podparta żadną wiedzą, ale Wałęsa, nawet jeżeli ją ma, to ją zabierze do grobu. Co do tego nie mam cienia wątpliwości, bo nawet jakby nagle zaczął o tym odpowiadać, to nikt za bardzo mu nie wierzy, bo on dosyć oszczędnie, jakby to powiedzieć, gospodaruje prawdą w swoich wypowiedziach, zwłaszcza dotyczących swoich kwestii biograficznych. dla mnie nie ulega wątpliwości, że koncepcję NATO-BIS Wałęsie, prezydentowi Wałęsie podszeptywał admirał Kołodziejczyk. Natomiast kto pod odpowiadał ją kołodziejczykowi to możemy tylko do mywać ale przypuszczam że to nie była koncepcja czysto polska zakładając nawet że kołodziejczyk jaruzelski czy kiszczak kategoryzujemy je w kategoriach polityków polskich to była koncepcja moim zdaniem stworzona w moskwie na potrzeby odbudowy wpływów które utraciła Rosja w wyniku z jednej strony nieudanego puczu Janajewa, a potem w wyniku tego, że te środowiska bezpieczniackie w otoczeniu Jelcyna były na tyle słabe, że nie potrafiły jeszcze tam wówczas odegrać roli decydującej. One zaczynają dochodzić do głosów w połowie lat 90. W momencie zresztą kiedy Wałęsa kończy swoją prezydenturę, może na szczęście dla nas bo paradoksalnie, w tym zakresie politykiem o wiele bardziej prozachodnim okazał się późniejszy prezydent Aleksander Kwaśniewski. Paradoksalnie. Nie byliśmy w stanie w to uwierzyć i tego zaakceptować w 1995 roku, ale z perspektywy doświadczeń, jakie mamy i wiedzy, to on się okazał w tym zakresie. Politykiem o wiele bardziej potrafiącym wyplątać się, bo też ich jakby w tym zakresie nie miał aż tak bardzo, z pewnych uwarunkowań. Więc, moim zdaniem, koncepcję NATO-BIS wymyślono w Moskwie, podszeptali to bezpieczniacy, kołodziejczykowi, a on ją pod... dał Wałęsie. Na szczęście ona zasiała tylko zamęt, na szczęście nikt już jej nie chciał podchwycić. Nikt już jej nie chciał podchwycić i zaryzykuję tezę, że nikt jej już nie chciał dlatego podchwycić, bo na szczęście dla nas przyszła za późno po tym zwrocie, o którym mówiłem dzisiaj. Dzień dobry. Michał Drozdek, pracownik tej instytucji Narodowego Banku Polskiego. Proszę Państwa. Wspomniał Pan Profesor, że zdawał maturę w czasach rządów Jana Olszewskiego, a ja już mam siwą brodę, w związku z tym mogłem się bardziej zaangażować i tak się złożyło, że miałem niesamowity zaszczyt być doradcą Pana Premiera Olszewskiego i pracować z nim w tym gorącym czasie. I jeżeli by Pan Przewodniczący pozwolił, dwa słowa jakby uzupełnienia z trochę z innej strony. Zapraszamy tu, będzie lepiej słychać, naprawdę tak? i będzie widzieć, tak dobrze. oczywiście. Proszę Państwa, bo chciałem jakby wskazać wewnętrzne procesy, które miały także olbrzymi wpływ na politykę międzynarodową. Otóż pan mecenas jeszcze wtedy Jan Olszewski, razem z kilkoma innymi wybitnymi polskimi prawnikami, historykami, intelektualistami, gdzieś wokół parafii księdza Józefa Maja. Na, o jakże się nazywał, na, na Służewiu, tak? Jeszcze nie tylko przed powstaniem IPN-u, ale także przed 1989 rokiem zaczęli pracować wspólnie nad oszacowaniem strat narodu polskiego w latach 44-56. Czyli w zasadzie nie te straty, które ponieśliśmy w czasie wojny, które były okrutne, straciliśmy prawie jedną trzecią ludzi z wyższym wykształceniem. To jest przecież przywództwo narodowe, ale w tych latach 44-56 ci uczeni ludzie oszacowali ostrożnie, że komuniści wymordowali 250 tysięcy Polaków. I co jest bardzo ważne, na co zwraca uwagę ksiądz Józef Maj, który opisał te ich pracę, raport, mianowicie, że celowano nie przede wszystkim, tak jak nam się wydaje, w różnych ostrych opozycjonistów, którzy walczyli wprost z komunizmem, w żołnierzy wyklętych tak dalej. Oczywiście ci też, ale to nie były ich główne ofiary. Najwięcej ofiar było wśród ludzi, którzy nawet nie, za, nie angażując się w politykę, byli po prostu nośnikami e, tradycji narodowej, byli zwornikami struktury, naturalnej struktury społecznej Polakami, polskiej. Byli autorytetami, na których kierowały się środowiska lokalne. Jeżeli dodamy do tego zniszczenie Warszawy. E, na koniec II wojny światowej, wymordowanie tych ludzi, przeniesienie dużej części polskiej ludności ze wschodu na zachód, co też zdezintegrowało bardzo nasze struktury, to okazało się, że naturalne struktury niosące polskość, niosące przekaz tradycji, niosące tożsamość polską były bardzo mocno. Zniszczone, rozbite przez okres komunistyczny. I co prawda, po 1956 roku incydentalne były tylko morderstwa, ale nie dopuszczono do odbudowy. Poza kościołem, w zasadzie i małymi grupkami inteligencji, nie było niezależnych instytucji. Wszystkie były przez komunę kontrolowane. Powstała paromilionowa warstwa, mniej lub bardziej związana z władzą komunistyczną. Która z natury była jakby opierała się nie na wsparciu społecznym, nie na zakorzenieniu społecznym, tylko na odgórnym, na służeniu obcej władzy. I pan premier znakomicie sobie z tego zdawał sprawę. Ja miałem taki zwyczaj, że po upadku rządu niemal co roku 5 czerwca, kiedy pan premier miał więcej czasu, bo czwartego nie miał, dzwoniłem do niego i długo rozmawialiśmy, często się widywaliśmy, razem pisaliśmy ten obywatelski projekt konstytucji. I prawie zawsze, kiedy rozmawiałem z panem premierem, mówił o potrzebie odbudowania struktury społecznej w Polsce naturalnej, oddolnej struktury narodu, przez które on mógłby się wyrażać, czy, która miałaby swoje opinie, ośrodki opiniotwórcze, czy pewnego rodzaju także. Ee, kanały rozpowszechniania informacji. I ostatnia sprawa. I to była bardzo ważna rzecz dla pana premiera cały czas w czasie jego działania. I teraz tutaj troszeczkę pan profesor Zbigniew ruszył lekko tylko sprawę ilustracji, bo rzeczywiście ona jest najbardziej znanym momentem w historii Jana Oszewskiego Nie trzeba było tego. Specjalnie rozwijać, chociaż tutaj też przyznam, że olbrzymie zasługi ma siedzący tam na końcu Piotr Wojciechowski, który był głównym wykonawcą tego. No, a żeby nie mówić, <ścoughs> wszyscy to wiedzą, nie, proszę Państwa. Natomiast dlaczego to było takie ważne? Z rozmów z panem premierem wynikało, że on wcale się nie palił do jakiejś zemsty, do jakiejś nienawiści, o której kuroń mówił w sposób obrzydliwy. On po prostu wiedział, że kopie tych, i to jest pewność absolutna, że kopie tych wszystkich materiałów, które znajdowały się w służbie bezpieczeństwa, nawet tych, których już tam nie było, które zostały usunięte, znajdują się w Moskwie i są pod kontrolą Rosjan. W związku z tym, brak przeprowadzenia lustracji powodowało, że Rosjanie po prostu dysponowaliby, Tymi wszystkimi agentami zakorzenionymi w strukturach polskich niektórzy bohatersko by się przyznali, odeszli te, ale większość po prostu by się bała, bo to przecież z natury są ludzie jakoś złamani, jakoś słabi. I jedno, na jedną rzecz muszę, proszę Państwa, zwrócić uwagę. Kiedy spotkaliśmy się 5 czerwca w gabinecie zaraz, takim z okrągłym stołem, zaraz za gabinetem pana premiera. Ci najbliżsi jego współpracownicy, tam kilkanaście osób, to pan premier nam powiedział, a wiecie, gdzie najwięcej było mówi, agentów komunistycznych, że to było naturalne, że oni się tego spodziewali. No, wszyscy się domyślaliśmy, że w prasie oczywiście, no bo tam zbierają informacje i najłatwiej jest zbierać informacje. Prasa, media były zależne od... Ale mówi, a wiecie, gdzie było najwięcej... Profesjonalnych pracowników służby bezpieczeństwa, czyli oficerów na dwóch etatach, jeden w służbie bezpieczeństwa, a drugi gdzie indziej, no to myśmy nie wpadli na to. Otóż we wszystkich instytucjach finansowych w kraju okazało się. I ja muszę to potwierdzić, ponieważ mój ojciec w 1953 roku, kończąc swoją, swoje studia finansów międzynarodowych w Katowicach, dostał propozycję od agenta służby bezpieczeństwa. Że dostanie od razu dwa etaty po skończeniu. U nich w służbie bezpieczeństwa i w banku, gdzie będzie dobrze zarabiał. No nie muszę dodawać, że mój ojciec nigdy czegoś takiego, e, nigdy nie pracował w banku, o tak bym powiedział. W związku z tym oczywiście to odrzucił, ale jego kolega przyjął, bo się przestraszył. Potem się spotkali, to się popłakał, prosił o przebaczenie i nie, mógł, nie wiedział, co z sobą zrobić. Takie rzeczy były. Otóż ta struktura w finansach była, stąd to uwłaszczenie nomenklatury, stąd te fozy i te wszystkie rzeczy. Finanse były kontrolowane przez komunistów dużo bardziej niż prasa i z tego też sobie zdawał pan premier Olszewski bardzo dobrze sprawę i o tym nam powiedział i to też muszę powiedzieć ze względu na ten, to miejsce, w którym się spotykamy, a które mam nadzieję, że już jest zupełnie wolne, jeżeli. Tacy ludzie jak Piotr Wojciechowski mogą tu organizować tego rodzaju spotkania. Dziękuję Państwu i przepraszam za gaduncie. bardzo. Bardzo dziękuję. Czy Pan profesor, jakiś komentarz? Nie, Pan profesor już. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby, chciałby zadać pytanie? Nie, bardzo dziękuję zatem za ten udział. Panie profesorze, wykład był wyczerpujący, ale nie dlatego, że Pan wyczerpał słuchaczy, tylko ze względu na warsztat. Ze względu na warsztat, świetnie przygotowana prezentacja, świetnie przygotowany materiał faktograficzny. Ja nie jestem od tego, żeby panu komplementy prawić, ale rzeczywiście z przyjemnością się słuchało. Ale na pewno jednej rzeczy z racji swojego przygotowania mogę powiedzieć. Bardzo ładnym językiem, bardzo ładnym słowem pan prezentuje. Tam nie było zbędnego zdania, a to już jakby można docenić. To powoduje, że słuchacze. Nie nudzą się i nie patrzą na zegarek. To akurat proszę, proszę mi wiedzieć, że taka jest, taka jest prawda. Bardzo zatem dziękujemy za ten piękny piękny wykład, piękny przekaz. Raz jeszcze brawa dla, dla pana profesora. Liczymy, że to może wstęp do jakiejś serii, może kilku wykładów. Może właśnie na te tematy finansowe, o których wspominał pan, pan profesor, to też, też bierzemy, bierzemy pod uwagę. Bardzo państwu dziękuję za udział. Zapraszam do obejrzenia, jeżeli ktoś chce jeszcze raz posłuchać tego wykładu. Zapraszam do obejrzenia także wykładów poprzednich, które prezentowaliśmy tutaj w Centrum Pieniądza. Na stronie Centrum Pieniądza są dostępne, a za tydzień, w czwartek 30, pan profesor Musiał będzie mówił o reparacjach wojennych, też bardzo. Niemiec wobec Polski i to też jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy temat. To już zapraszamy z wyprzedzeniem. Raz jeszcze brawa dla pana profesora. Dziękuję bardzo.